Szczęść Boże, Paweł Rzymyszkiewicz, zapraszam na informacje dnia. Polska Grupa Górnicza chce przekazać do spółki restrukturyzacji kopalń część infrastruktury ruchu redutowy. Jednak węgiel ze złóż tego zakładu nadal będzie eksploatowany z wykorzystaniem głównego szybu. Informacja o planowanym przekazaniu ruchu redutowy do spółki restrukturyzacji kopalń znalazła się w opublikowanej w ubiegłym tygodniu decyzji Komisji Europejskiej, która zaakceptowała polską pomoc publiczną na zamykanie nierentownych kopalń. Do spółki restrukturyzacji kopalń ma trafić infrastruktura powierzchniowa kopalni, natomiast złoża mają być nadal eksploatowane. Węgiel będzie transportowany na powierzchnię w sąsiednim ruchu Marcel. Szyb ruchu redutowy Leon IV pozostanie szybem zjazdowo-materiałowym do transportu pracowników oraz materiałów, a także będzie służył jako główny szyb odwadniający dla kopalni Rybnickiego Okręgu Węglowego. Kopalnia zespolona ROF powstała z początkiem lipca bieżącego roku z połączenia czterech samodzielnych wcześniej kopalń – Rydutowy, Marcel, Jankowice i Chwałowice. Po połączeniu pod wspólnym szyldem stały się one tzw. ruchami górniczymi kopalni ROF. Kopalnia Rybnickiego Okręgu Węglowego zatrudnia obecnie ponad 11,5 tysiąca osób, z których prawie 2900 osób to pracownicy ruchu redutowy. W wyniku przekształceń nikt nie straci pracy. Nad Radnym na Wojskowych Powązkach zakończyła się ekshumacja przewodniczącego Komitetu Katyńskiego Stefana Melaka. Jego ciało będzie badane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Przygotowania do ekshumacji rozpoczęły się około godziny 2 w nocy. Służby policyjne szczelnie obstawiły cmentarz, aby osoby postronne nie zakłóciły zaplanowanych czynności. Na teren nekropolii wjechały wówczas ekipy ekspertów oraz kamieniarzy. Wydobyta z grobu trumna z ciałem Stefana Melaka została przewieziona do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie pobrane zostaną próbki do badań DNA, histopatologicznych, toksykologicznych i fizykochemicznych. Przeprowadzona też zostanie tomografia, która posłuży do określenia obrażeń i przyczyn śmierci oraz sekcja zwłok. To trzecia ekshumacja przeprowadzona w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu na Wawelu ekshumowano parę prezydencką, Lecha i Marię Kaczyńskich. W czwartek ma odbyć się ekshumacja byłego wiceministra kultury Tomasza Merty. Według prokuratury krajowej 83 ekshumacje są niezbędne wobec popełnionych wcześniej błędów. Chodzi m.in. o możliwą zamianę szczątków ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku i nieprawidłowości w opisie stwierdzonych obrażeń w dokumentacji sporządzonej przez stronę rosyjską. Do końca roku prokuratura zaplanowała przeprowadzenie 10 ekshumacji, a zakończenie wszystkich jesienią lub zimą przyszłego roku. Duże aglomeracje domagają się od rządu wprowadzenia programu, który pomoże im zatrzymać uciekających mieszkańców. O sprawie pisze nasz dziennik. Duże miasta, z wyjątkiem Warszawy, Poznania i Gdańska, wyludniają się. Najgorzej sytuacja wygląda w Katowicach i w Łodzi. Liczba mieszkańców znacząco spada. W kolejnych latach proces ten ma się pogłębiać. Do 2050 roku liczba mieszkańców w Łodzi spadnie o ponad 200 tysięcy. Dlatego miasta metropolitalne oczekują powstania Krajowej Polityki Osiedleńczej. Miałaby ona powstrzymać proces wyludniania. Chodzi o podjęcie takich działań, które zachęciłyby ludzi do nieopuszczania miast, a innych do zachęcania, by w nich zamieszkali. Rząd i parlamentarzyści, również ci z opozycji, mają wątpliwości, czy warto taki dokument w ogóle przygotowywać, ponieważ nie da się zadekretować tego, gdzie ludzie będą się osiedlać, podejmować pracę, zakładać rodziny, kupować lub wynajmować mieszkania. O tym decydują bowiem czynniki ekonomiczne. Prawo i Sprawiedliwość chce uporządkować rynek farmaceutyczny, zahamować nielegalny wywóz leków i stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. PiS szykuje więc prawdziwą rewolucję w prawie farmaceutycznym. To, czy na zmianach skorzystają pacjenci, sprawdzą nasz reporter. Takiej rewolucji w prawie farmaceutycznym nie było od wielu lat. Prawo i Sprawiedliwość wychodzi naprzeciw postulatom samorządu aptekarskiego. Zepsucie tego rynku przez ostatnie lata zostało zauważone i aby doprowadzić do normalizacji, wszystkie strony pracują teraz ciężko nad tym, żeby zmienić przepisy. Wyjaśnia Mariusz Politowicz, farmaceuta i członek Naczelnej Rady Aptekarskiej. Według posłów Prawa i Sprawiedliwości nowe regulacje są potrzebne, ponieważ rośnie ryzyko monopolizacji rynku farmaceutycznego przez duże międzynarodowe podmioty. Z konkurencją nie radzą sobie mali przedsiębiorcy. Z wyliczeń Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika,
że przy obecnych trendach ostatnia indywidualna apteka zostanie zamknięta w 2022 roku. W tej chwili jest tak, że aptekę może posiadać każdy, nawet osoby mające problemy z prawem. I te osoby wywierają nacisk na zatrudnionych przez siebie farmaceutów. W praktyce wygląda to tak, że pracownik apteki sieciowej wciska pacjentowi kupiony z dużym rabatem suplement diety zamiast leku, bo takie polecenie dostał od właściciela apteki. Jeśli farmaceuta sprzeciwi się poleceniom swojego szefa, straci pracę. W wielu aptekach sieciowych nie chodzi więc o zdrowie pacjenta, a o zysk apteki. Z tym problemem chcą walczyć posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Od wielu lat zgłaszane są postulaty, aby ten rynek w jakiś sposób ucywilizować, aby wyrównać szanse między rodzinnymi aptekami, a właśnie tymi wielkimi czy dużymi firmami, które posiadają sieci aptek. Nad zmianą prawa farmaceutycznego pracują posłowie z Zespołu do spraw regulacji rynku farmaceutycznego. Przygotowywany przez nich projekt zakłada przeniesienie przez farmaceutów odpowiedzialności za prowadzenie aptek. W myśl nowych przepisów aptekę będzie mógł posiadać tylko farmaceuta. Wydaje się, że ta propozycja jest względnie przemyślana i mam nadzieję, że w toku dalszych prac jeszcze doskonalszy efekt zostanie osiągnięty. Tłumaczy Tadeusz Dziuba, poseł PiS-u z Sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie chcą, aby jeden podmiot mógł mieć maksymalnie 4 apteki. Domagają się też wprowadzenia kryterium geograficzno-demograficznego, a więc nie będzie już 3 aptek przy jednej ulicy. Odstęp pomiędzy nimi powinien wynieść co najmniej 1 km. Do tego zezwolenia na utworzenie nowych punktów nie będą wydawane, jeśli liczba mieszkańców w danym województwie w przeliczeniu na jedną aptekę będzie mniejsza niż 3000 osób. Te zmiany w prawie farmaceutycznym, można powiedzieć, są odpowiedzią na oczekiwania z jednej strony aptekarzy, którzy przywiązani są do tradycyjnej formy prowadzenia swojej działalności, tradycyjnej roli apteki, ale z drugiej strony także oczekiwaniom nas, którzy z aptek korzystamy. Projekt PiS-u najbardziej krytykują właściciele sieci aptek, ale także przedstawiciele Konfederacji Lewiatan. Według nich rynkiem powinny rządzić prawidła gospodarcze. Przedstawiciele Lewiatana spekulują, że wprowadzenie ograniczeń przełoży się nie na polepszenie jakości usług, lecz na ograniczenie konkurencji. Projekt ustawy ma zostać złożony do laski marszałkowskiej w najbliższym czasie. A teraz przenosimy się do Bolesławowa. Ciekawą inicjatywą wykazał się tam jeden z kapłanów, który pomaga swoim parafianom w niestandardowy sposób. Ksiądz Krzysztof Kał wpadł na pomysł powołania pogotowia duszpasterskiego. Czarny, oznakowany Fiat 126P, wyposażony w biret i światła przypominające ratownicze koguty, już z daleka oznajmia przyjazd kapłana. Sam duchowny traktuje swoją inicjatywę bardzo poważnie. Podkreśla, że to bardzo ważny element służby ludziom. Potrzebują właśnie obecności księdza, żeby nie tylko ksiądz się zamykał w kościele, na plebanii czy w kancelarii, ale żeby był z nimi tej codzienności, która dzisiaj jest czasami trudna i ciężka. Jego parafianie mogą dzwonić pod specjalny numer alarmowy. Wówczas, bez względu na porę dnia lub nocy, do ich domu przyjeżdża kapłan. Jak mówi ksiądz Kauf, jego pomoc często sprowadza się do rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Czasami jednak wsparcia wymagają ci, którzy utracili kogoś bliskiego. W takiej tragedii dużo się nie powie, ale trzeba być z tym człowiekiem i ludzie tego potrzebują, bo słowa nie wyrażą tego wszystkiego jak obecność księdza. Inicjatywa księdza podoba się również samym parafianom. Sprawy ludzkie go interesują. Nie patrzy na to, że ktoś tutaj jest jakiś nawet niewierzący i po prostu dla każdego człowieka. Ksiądz Kauf nie chce jednak poprzestać na tym, co robi. Ma nadzieję, że kiedyś uda mu się zbudować centrum, w którym będzie można otrzymać długoterminowe wsparcie duchowe. W północno-wschodniej części Japonii doszło do trzęsienia ziemi o sile ponad 7 stopni w skali Richtera. Nie ma jednak informacji o ofiarach śmiertelnych ani o większych zniszczeniach. Epicentrum wstrząsów znajdowało się u wybrzeży prefektury Fukushima, na największej japońskiej wyspie Honshu, na głębokości około 10 km.
Jest to ten sam rejon, w którym wystąpiło katastrofalne trzęsienie ziemi w 2011 roku. Zginęło wówczas 18 tysięcy osób. Na szczęście tym razem nie ma ofiar śmiertelnych. Na chwilę obecną nie ma doniesień o urazach spowodowanych tsunami. Wiemy, że dwie osoby zostały lekko ranne. Wstrząsy były odczuwalne nawet w Tokio, odległym o 240 km od epicentrum. U wybrzeży prefektury Fukushima zaobserwowano falę tsunami o wysokości od 60 do 90 cm. Wcześniej ostrzegano, że mogą one osiągnąć 3 metry. Japońska agencja meteorologiczna wezwała mieszkańców rejonów przybrzeżnych do ewakuacji w głąb lądu. Do apelu dołączył się także premier Japonii. Zwłaszcza tych, którzy są w miejscach, gdzie zostało wydane ostrzeżenie przed tsunami, należy natychmiast ewakuować w bezpieczne miejsca. Premier Japonii zapewnia, że rząd podejmie działania, aby zapobiec wszelkim katastrofom. Będziemy się starali współpracować z gminami i zjednoczyć jako rząd, aby zapewnić bezpieczeństwo i reagować na katastrofy. Poranne wstrząsy nie spowodowały większych uszkodzeń w elektrowniach atomowych. Otrzymaliśmy raport, że nie było żadnego problemu w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi. Wstrzymane zostały częściowo kursy superszybkich pociągów linii kolejowych. Trzęsienia ziemi często nawiedzają Japonię. Jest ona jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie rejonów na świecie. Występuje tam około 20% wszystkich trzęsień ziemi o natężeniu 6 stopni lub większym. W Turcji zwolniono z pracy lub zawieszono w obowiązkach prawie 15 tysięcy urzędników, policjantów i wojskowych. Władze zamknęły ponad 550 instytucji i redakcji w ramach śledztwa wokół lipcowej próby zamachu stanu. Według agencji Reutera, na mocy wydanych dziś dekretów, tureckie władze zwolniły 15 tysięcy osób pod zarzutem powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Zwolniono lub zawieszono w obowiązkach prawie 2 tysiące pracowników z tureckiej armii, ponad 7,5 tysiąca z policji, 400 z żandarmerii oraz 5 tysięcy pracowników instytucji publicznych. Wraz z ogłoszeniem dekretów zamknięto ponad 550 instytucji, 18 organizacji charytatywnych oraz 9 redakcji. Po udaremnionej próbie wojskowego zamachu stanu tureckie władze przeprowadzają bezprecedensowe czystki, które wywołują krytykę Zachodu. Od próby zamachu stanu z 15 lipca zwolniono już w sumie ponad 110 tysięcy osób. Aresztowano około 37 tysięcy ludzi. Zamknięto ponad 130 redakcji. Zatrzymywani są urzędnicy, nauczyciele, sędziowie czy prokuratorzy, którzy według rządu mają powiązania z mieszkającym w Stanach Zjednoczonych muzułmańskim kaznodzieją Fethullahem Gulenem, oskarżanym przez władze o zorganizowanie puczu. Tylko godziny dzielą nas od kolejnego meczu Legii Warszawa w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W Dortmundzie drużyna Jacka Magiery stoczy bój o kolejną niespodziankę. Legionistów czeka niezwykle trudne zadanie. Pierwsze starcie z niemiecką drużyną w tym sezonie Champions League było zarazem powrotem do Ligi Mistrzów po latach nieobecności drużyny z Polski. Niestety mecz ten zakończył się blamanżem na boisku, porażka 0-6 i wstydem na trybunach ze względu na zachowanie garstki kibiców. Przed rewanżem w ekipie mistrza Polski wiele zmieniło się na lepsze. W ekstraklasie Legia radzi sobie jak na mistrza kraju przystało, a w ostatnim starciu w Lidze Mistrzów podopieczni Jacka Magiery urwali punkty wielkiemu Realowi Madryt. W wczorajszej konferencji prasowej szkoleniowiec wojskowych podkreślił, że jego podopieczni są przygotowani do starcia z Borussią. Zaznaczył, że tym, co odróżnia jego zespół od ekipy Besnika Hasiego, jest bardziej pozytywne myślenie. Mamy swój plan na to spotkanie. Jaki? Oczywiście w tej chwili nie zdradzę. Natomiast wiemy, że musimy zagrać na maksimum swoich możliwości, jeżeli chcemy osiągnąć tutaj korzystny wynik. Michał Kopczyński, pomocnik drużyny ze stolicy, powiedział, że w porównaniu do meczu z Realem spodziewa się twardszej gry rywali w defensywie. Poziom na pewno jest gdzieś zbliżony. Oglądałem Borussię chociażby w ostatnim meczu ligowym z Bayernem i na pewno wrażenie zrobiła intensywność, jakiej ten mecz się odbywał. Wydaje mi się, że jak już muszę porównać Borussię do Realu, to myślę, że jest równie groźna w ofensywie. Natomiast możemy się spodziewać większej intensywności i zaangażowania graczy Borussii w defensywie. Opiekun wojskowych zaznaczył, że to spotkanie dla jego podopiecznych jest bardzo istotne. Przede wszystkim chcą oni potwierdzić w nim swoją dobrą formę z ostatnich występów. Dla mnie na pewno najważniejsze jest to, aby drużyna się dobrze zaprezentowała. Wiemy dzisiaj, w jakim jesteśmy miejscu. Wiemy, jak gra Borussia. Wiemy, jaki to jest zespół, szczególnie na swoim boisku.
Natomiast no, my się nie będziemy bać. No, bo czego się bać? No, kochamy to, co robimy. Chcemy grać dobrze w piłkę. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Szwed Martin Strombergsson. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 20:45. Obecny mistrz świata Magnus Carlsen przegrał pierwszą z 8 rozegranych dotąd partii o tytuł najlepszego szachisty na świecie. 7 starć zakończyło się remisem, a to oznacza, że na 4 rundy przed końcem pretendent do tytułu, Rosjanin Siergiej Karjakin, wysuwa się na prowadzenie. Magnus Carlsen od dawna nie był pod taką presją. Typowany jeszcze przed rozpoczęciem meczu o szachowe Mistrzostwo Świata na pewnego zwycięzcę, teraz stanął pod ścianą. Podobnie jak Rosjanin w partii siódmej, Norweg zaczął gambitem hetmańskim, co zwiastowało chęć przerwania pasma remisów. Jednak w 51 ruchu popełnił błąd, a po kolejnym poddał partię. Zwycięstwo Siergieja Karjakina przybliża go do mistrzowskiego tytułu. Chcę powiedzieć, że Magnus grał dziś źle, ponieważ naprawdę bardzo się starał i poświęcił 2 pionki. Tak więc stworzył naprawdę interesującą grę, ale nie zdołał doprowadzić do remisu. Ale oczywiście sama gra była interesująca i dziękuję za to Magnusowi. To był wielki dzień. Magnus Carlsen złamał zapisy umowy i nie pojawił się na konferencji prasowej. Duńczyk od lat wygrywa niemal każdy turniej, na którym się pojawi. Nikt w historii szachów nie osiągnął także rankingu, do którego doszedł Carlsen. W 2014 roku bez większego trudu pokonał Hindusa Ananda w stosunku 6,5 do 4,5, broniąc tytułu, który posiada od 2013 roku. O godzinie 16 spotka się z Państwem Piotr Krupa. Ja już dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem. Iwona Kowalska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Dziś na przeważającym obszarze Europy za chmur wyłoni się słońce, opady deszczu jedynie na zachodzie. Najchłodniej w Moskwie około minus 4 stopni, a najcieplej w Rzymie 20. I zmieniamy mapę. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe. Więcej chmur na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Pomorzu Wschodnim, Podlasiu, ale bez opadów. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku do 14 we Wrocławiu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowych kierunków. Ciśnienie będzie rosnąć i wyniesie około 1018 hektopaskali. Na teraz to wszystko. Życzę miłego popołudnia.